jakby tak kogoś zastanawiało, na co stawia pasjonatka makijażu podczas wakacyjnego wyjazdu, to ku mojemu i waszemu zdziwieniu zapewne jest to najmniej kolorówki, a najwięcej stylówki. Witam was serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do was tak naprawdę z bardzo szybkim filmem, ponieważ zaczęłam się pakować na wyjazd i pomyślałam, że nagram dla was coś, co myślę, że może was zainteresować. Mianowicie filmik z zawartością mojej kosmetyczki. Dlaczego kosmetyczki w cudzysłowie? Dlatego, że ja nie mam fizycznej kosmetyczki nigdy na wyjazd. Albo bardzo rzadko, albo bardzo mało. Zwykle jest to po prostu zbiór rzeczy, które mam odłożone w jedno miejsce i które potem rozlokowuję po walizce między ciuchy, tak żeby zajmowało mi to jak najmniej miejsca i tak żeby to było jak najbardziej zabezpieczone właśnie między tymi wszystkimi bambetlami. Więc jeżeli jesteście ciekawe, co ja takiego zabieram ze sobą na wyjazd, na co ja stawiam, co jest dla mnie najważniejsze podczas letniego urlopu w ciepłych krajach, to serdecznie was zapraszam do dalszego oglądania. Być może zainteresuje was coś, być może jeszcze sobie dokoptujecie coś do waszej wakacyjnej walizki na wyjazd, więc koniecznie zostańcie ze mną, jeżeli jesteście ciekawe. Zapraszam was do oglądania dalej. Zacznę może od rzeczy, które tak naprawdę totalnie nie mają nic wspólnego z kosmetykami ani z pielęgnacją. Mianowicie są to okulary przeciwsłoneczne. Ja postanowiłam właśnie zakupić sobie takie pilotki. Postanowiłam, że sobie je kupię, że zainwestuję właśnie w porządne szkła z porządnym filtrem i z polaryzacją i które będą mi się podobały, więc w końcu uczyniłam to, bo zawsze jakoś stawiałam na takie zwykłe chadziańskie okulary, które po prostu sobie będą bardziej wyglądały niż będą cokolwiek zabezpieczały. Ale tym razem postanowiłam właśnie postawić na okulary i kupiłam sobie je w takim punkcie okularniczym, nie wiem jak to nazwać, no w każdym razie w takim, u nas w centrum handlowym, w takim punkcie, gdzie właśnie sprzedają okulary i tam są też jeszcze porady związane właśnie z tym, żeby te szkła były jak najbardziej zabezpieczające nasze oczy. Czy te psy muszą zawsze szczekać, jak ja nagrywam? Boże! Zawsze, po prostu zawsze tak jest, że jak ja nagrywam, to nagle zaczyna być burza, nagle zaczyna padać deszcz, nagle zaczynają szczekać wszystkie psy, piszczeć wszystkie dzieci i totalnie jest głośno. A przed chwilą jeszcze musiałam się w dodatku otworzyć drzwi, więc teraz jestem cała zdziajana. I spocona. Weź ty człowieku, jak żyć, jak żyć, jak żyć. Mówiłam chyba o okularach z polaryzacją. Postawiłam na okulary z polaryzacją. Wyglądają one w ten sposób, tak się prezentują. Mi się te okulary bardzo podobają, są bardzo dobrze wykonane. I oprócz tych okularów właśnie też przyszedł razem z tymi okularami był również futerał, co jest na wielki plus, więc spoko. No i kapelusik, słuchajcie, tak. Ja ogólnie bardzo mi się podobają kapelusze, ponieważ uważam, że są niezwykle eleganckie. I tutaj akurat otrzymałam od mojej szwagierki taki kapelusz czarny, który nie jest aż taki sztywny, ale przepuszcza też promienie słoneczne, więc też nie jest taki całkiem gruby, który nam się ugotuje nam się głowa w nim. Więc jest spoko, wydaje mi się, że wygląda dość fajnie. Nie wiem kompletnie z jakiej jest firmy, nie wiem ile kosztował, ponieważ po prostu go od niej wzięłam, dostałam i zabieram, więc mam nadzieję, że się będzie fajnie prezentował i sprawował, więc to jest good. I ostatnia rzecz są to buciki gumowe, takie z Elilu, które są z napisem Always i one mają te takie różowe kokardki i one są takie troszeczkę księżniczkowe, dziecięce. Ale stwierdziłam, że właśnie takie buty sobie wezmę jako buty do wody, ponieważ nie chciałam takich typowych, jak są w sklepach sportowych, dlatego że to by mi nie pasowało do stroju, a jednak wiecie, no, dziewczyny lubią też wyglądać oprócz funkcjonowania. Więc tak, takie buciki, one były bardzo tanie, bo one kosztowały chyba 18,50 na elilu.pl, więc całkiem spoko opcja. No i przechodzimy już do całej graciarni, tak zwanej pielęgnacyjno-kosmetycznej. I tutaj zacznę od rzeczy, które są moim zdaniem najważniejsze podczas takiego właśnie wakacyjnego wyjazdu, mianowicie SPF 50, jeżeli chodzi o balsamy do ciała, oczywiście balsam wodoodporny. Ja akurat zakupiłam go z firmy Soraya, dlatego że ja ogólnie jestem zadowolona dość z kosmetyków tej firmy i tutaj mamy wszystko, czego tak naprawdę potrzebujemy oraz też niezbyt wysoką cenę, dlatego że tego typu produkt, który ma 100 ml, możemy zakupić już za około 20 czy 15 zł, więc myślę, że jest to całkiem spoko opcja. No i on ma oczywiście wszystkie fotostabilne filtry UVA, UVB i też ma SPF właśnie 50 i jest wodoodporny, więc ma wszystko to, czego ja potrzebuję, więc to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest rzecz, która jest po opalaniu. Ja zawsze stawiam na tego typu produkty, pomimo tego, że stawiam na najwyższy faktor, to też zawsze mam coś, co mnie może ukoić po takim opalaniu.
Więc jest to SOS Skin, kojący żel po opalaniu, również z firmy Soraya, który ma w sobie 5% depantenolu. Ja akurat teraz Wam nie pokażę, bo nie mam, bo jeszcze nie zakupiłam, ale myślę, że jeszcze dzisiaj podjadę na szybko do apteki, bo też mam w zwyczaju brać normalny taki czysty pantenol w sprayu, bardzo pomocny w przypadku, kiedy się naprawdę zjaracie, a jak wiemy, w krajach, w których jest po prostu cały czas taka egzotyczna temperatura, no to nie trudno o spalenie się, nawet jeżeli się zabezpieczamy, więc warto zainwestować w coś takiego. To też nie jest drogi produkt, ja też go zakupiłam gdzieś za około, myślę, 20 zł, on również ma 100 ml. I to jest taka właśnie forma żelu chłodzącego, więc myślę, że również może się to sprawdzić i przydać. I ja zawsze stawiam właśnie na taki produkt. No i ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o takie typowe zabezpieczenie przed słońcem, to jest produkt, który już Wam kiedyś pokazywałam w produktach do włosów, moich takich ulubionych. I jest to firma Sun Ozone z Rossmana. To jest taki typowy po prostu spray do włosów, który również zabezpiecza nas przed promieniami słonecznymi, promieniowaniem słonecznym. Więc również myślę, że warto zainwestować w coś takiego, to też nie jest droga impreza. A myślę, że zawsze te włosy gdzieś tam jednak są troszeczkę ochronione. I myślę, że jest to też coś, na co warto zwracać uwagę. I kolejne rzeczy pielęgnacyjne, które są również z Rossmana i również są tanie, więc myślę, że mogą przypaść do gustu wielu z Was. Są to produkty do mycia ciała i są to produkty z Isana. One są bardzo tanie, ale moim zdaniem są niezwykle fajne. I tutaj w pierwszej kolejności mam taki zwykły żel, który się nazywa Summer Dusze, czyli żel na lato. I ma w sobie ekstrakt z mango. Ma taki bardzo letni, wakacyjny zapach, tak jak i właśnie takie ombre opakowanie. Bardzo fajny produkt. I druga rzecz to już jest rzecz, która po prostu mną totalnie zawładnęła na wielu płaszczyznach. Jest to olejek pod prysznic z Isany również. I oprócz tego, że on się kapitalnie sprawdza do ciała, ja stosuję takie produkty właśnie jak wrócę już z plażowania, kąpię się porządnie właśnie, normalnie namydlając się gąbką, żel. I na koniec właśnie taki olejek pod prysznic, który później możemy to ciało od razu tylko delikatnie osuszyć ręcznikiem i mamy je w takim fajnym, nie wiem jak to, taka fajna otoczka tego ciała jest, w sensie taki film zabezpieczający jakby nasze ciało i to jest totalnie super. Ja to polecam, ja kiedyś właśnie tego typu produkty używałam z Johnson & Johnson i bardzo fajnie się sprawdzały, więc tutaj akurat ten produkt również ma pantenol i witaminę E, więc też oprócz tego, że to ciało po prostu jest w takim komforcie, to też jest wypielęgnowane, więc to jest super. No i druga kwestia, że oczywiście jest to idealny produkt do mycia pędzli i beauty blendera. Totalnie rozpuszcza podkłady i tu w mgnieniu oka. Ja to stosuję, rzeczywiście niewiele tego trzeba i jest naprawdę kapitalnie. Więc to są rzeczy kolejne, jeżeli chodzi o ciało. Teraz przejdziemy już do takich, powiedzmy sobie, bardziej pierdół, ale też jest to coś, na co ja stawiam i co uwielbiam. Jest to przede wszystkim mgiełka do twarzy, do ciała. Jest to akurat firma Apis, to jest mgiełka z ekologiczną wodą, z owoców pomarańczy, z komórkami macierzystymi. Jest to najlepsza mgiełka ever, którą ja miałam. Sprawdza mi się kapitalnie, cudownie odświeża twarz. Człowiek się czuje potem taki orzeźwiony i też jeżeli macie jakikolwiek makijaż na twarzy, to też mgiełka ta przedłuża jego trwałość i oprócz tego daje mu takie bardziej naturalne wykończenie. I to jest dla mnie bardzo ważna rzecz i ja to zawsze mam ze sobą, totalnie, nawet na co dzień, nie tylko na wyjazdy. Kolejna rzecz to oczywiście wilgotne chusteczki do oczyszczania twarzy, ponieważ kiedy jesteśmy nawet w podróży, to ja lubię mieć jak najmniej na twarzy i sobie móc ją oczyszczać, przemywać, kiedy bądź mi się zachce, tak samo z dłońmi, więc również tego typu chusteczki, ja akurat też kupiłam z Isany, które mają allantoinę, tak? Allantoinę i olejek migdałowy, nie zawierają w sobie alkoholu, więc również oprócz tego, że mogą odświeżyć naszą twarz, delikatnie ją przemyć czy dłonie, to tak samo bardzo tak pielęgnacyjnie wpływają na naszą skórę, więc również tego typu paczuszka to jest tania rzecz, a naprawdę jest to taki komfort totalny, ja sobie nie wyobrażam w ogóle życia bez tego typu chusteczek, więc to jest również dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy, która jest totalnie przed kolorówką. I ostatnia rzecz, którą ja zabieram akurat ze sobą na wakacje i mam ją również na co dzień, bo bardzo lubię tego typu produkty. Jest to suchy szampon z Osi. Akurat postanowiłam, że wezmę sobie ten, który był w ostatnim Big Glossy, o zapachu Rock Out i ja sobie będę go zużywała, będę go testowała. Jak wiemy w wakacje, jak to wygląda z myciem włosów i z fryzurami, zawsze jak najprostsze, jak najszybsze i jak najmniej skomplikowane upięcia i stylizacje, więc tutaj suchy szampon idzie zawsze w ruch. No i teraz już płynnie przechodzimy do kolorówki. Kolorówki jest bardzo mało. Ja sobie do tego celu wykorzystam kosmetyczkę z Vichy, która też była w Big Glossy. Na pierwszy rzut pokażę Wam produkty, których używam w
ciepłą pogodę do twarzy, jeżeli już w ogóle czegokolwiek używam. I są to dwa produkty. Jeden produkt to jest krem CC z Magical Color Correction z Everlane, którego używam od zeszłego roku i używam go tylko w lato i powiedzmy sobie na początku po lecie, czyli we wrześniu jeszcze. Ja mam kolor 53 i to jest kolor idealny dla mnie, kiedy już się delikatnie opalę. I to jest produkt, który jest totalnie kapitalny, ponieważ z nim się nic nie dzieje na twarzy, on się w ogóle nie przemieszcza, daje radę w upały. I tak samo właśnie produkt z firmy Bielenda Makeup Academy, który testowałam jakiś czas temu, gdzieś tutaj Wam się pojawi link do tego. I to jest też produkt, który się super sprawdza na upały. Jest to fluid matujący w kolorze naturalnym. Akurat on może być dla mnie za jasny, ale myślę, że jak sobie go wymieszam z innym podkładem ciemniejszym, to będzie ok. I też mi pisałyście w komentarzach, że również właśnie po tamtym moim filmiku kupiłeś jeden produkt i on również Wam się sprawdzał w takie ekstremalne upały, więc bardzo się cieszę, że mogłam Wam pomóc i że jesteście zadowolone z mojego polecenia. Kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, kiedy jest gorąco, kiedy potrzebuje moja twarz zmatowienia, to jest oczywiście Vivo Fixing Powder niezawodny, który używam od XX czasu i który jest zawsze ze mną i zawsze mi się sprawdza. I do tego jakiekolwiek bibułki matujące. Ja mam akurat Oil Control Paper All About Matte Essence i one również wystarczają, tak żeby delikatnie odsączyć sobie sebum, nadmiar sebum, który mamy na twarzy. I później można sobie to przypudrować czym bądź. Ja zawsze używam oczywiście Vivo Fixing Powder, więc to są kolejne dwie rzeczy. No i też będę testowała na urlopie akurat kosmetyki mineralne, ponieważ chcę zobaczyć, jak one się będą sprawdzały właśnie w takich ekstremalnych warunkach i będzie to podkład matujący Golden Fair z Mineral Annabelle Minerals i będzie to również cień mineralny z Annabelle Minerals, który również jest w takim bardzo ładnym waniliowym kolorze. Więc to są kolejne dwie rzeczy, które będę testowała. No i tutaj Wam zaprezentuję jeszcze naprawdę już totalnie, to jest końcówka kolorówki, jak widzicie, bardzo mało rzeczy. Czyli coś, co pozwoli mi na ocieplenie twarzy, delikatne wykonturowanie, jeżeli gdzieś będę wychodziła. Jest to paletka z Kobo Face Contour Palette, która również idealnie sprawdza się do brwi, ponieważ ma super kolory, które się nadają i do konturowania twarzy, i delikatnie do ocieplania twarzy. I też te dwa kolory właśnie do konturowania sprawdzają się super do brwi, więc mogę polecić ten cień też, ten puder również taki żółtawy jest, sprawdza się super pod oczy, świetnie się sprawdza też pod łuk brwiowy, świetnie się sprawdza na wyrównanie kolorytu całej powieki, więc jest to po prostu paletka, którą możecie tak naprawdę wykonać cały makijaż, jeżeli chodzi również o cieniowanie, jeżeli chodzi o konturowanie, jeżeli chodzi o makijaż brwi. I to jest paletka, która u mnie jest totalnym takim numerem jeden. Po prostu the best i ja ją zabieram i nic więcej nie zabieram, jeżeli chodzi o cienie czy coś w tym stylu. No i oczywiście zabieram również moje ukochane rzęsy za Ardell Whisky is Black. Oczywiście nie będę w nich szła na basen ani na wodę, ale wieczorem jak będę chciała gdzieś wyjść, to czemu nie? No i teraz jeszcze taka rzecz również, która jest próbką, jest to firma Biolik balsam intensywnie odżywiający. Ja sobie biorę tą próbeczkę, zobaczę również jak mi się będzie sprawdzał właśnie na moją taką skórę, która będzie, wiecie, wymęczona słońcem. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o wszystkie moje produkty, które ja zabieram ze sobą. Jak widzicie, w kosmetyczce osoby, która się pasjonuje makijażem, jest jak najmniej rzeczy do makijażu paradoksalnie, a jak najwięcej rzeczy, które mają na celu ochronić, pielęgnować ciało, włosy oraz naszą twarz. Więc to jest bardzo ważne, myślę, że warto na to zwracać uwagę. Koniecznie dajcie znać, jakie Wy rzeczy zabieracie ze sobą na urlopy, na wakacje i jakie rzeczy byście mi poleciły do wytestowania. Ja dziękuję Wam dzisiaj bardzo za oglądanie i my widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam serdecznie, ciało moc pozytywnej energii. Pa!